Zostaliście zaproszeni dzisiaj przez prezydenta i? Zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta, gdzie dzisiaj miała być w końcu podjęta decyzja o tym, że będziemy mogli na 30 lat dzierżawić cały budynek, korzystać ze swoich miejsc pracy, ale wczoraj na zebraniu komisji rady, gdzie nie było prezydenta, większość radnych z Platformy zagłosowała między sobą, że oni mają zbyt mało szczegółów na temat tej dzierżawy, warunków dzierżawy, ewentualnego remontu zrobionego przez nas i nie mogą absolutnie podjąć takiej decyzji, dlatego dzisiaj zostały te punkty zdjęte z Rady Miasta, z obrad. Ale jeżeli w tamtym roku, 27 marca, gdzie była pierwsza uchwała podjęta o przetargu na ten pawilon i całą nieruchomość na Błaszaka, wtedy nikt nie pytał o szczegóły, wtedy nikt nie zamierzał nas poznać, wtedy nawet nie dostaliśmy żadnej informacji, że jest pomysł takiej uchwały i wtedy radnym nie były potrzebne konkretne, małe niuanse, które w tej chwili oczekują od prezydenta i od nas na kwestii wymogów dzierżawy. Więc szkoda, że półtora roku temu nie zapytali najpierw nas, nie porozmawiali, nie zaprosili nas, nie zapytali o szczegóły, bo pewnie tej sytuacji dzisiaj by nie było i sprawa byłaby jasna. Dziękuję bardzo.